Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracam z przeglądu z nagrań z fotopułapek i ślady na drzewach. Szczępane i spałowane pnie doprowadziły mnie. Kurczę, muszę unormować obydwu naprawdę emocje do tego, co leży tutaj. Leży tutaj kawał gnata. Jest to, jeszcze nie podniosłem, ale widzę, że jest to największa tyka, jaką kiedykolwiek udało mi się podnieść. Z tego, co widzę, mam tego byka nagranego na fotopułapce. Aż kurde. Niesamowite. Niesamowite szczęście. Co to jest? Ale ma długie oczniaki, opierak jaki długi. 10, 20, 20 parę centymetrów, 7. Raz, łamany nadoczniak, 2, 3, 4, 5, 6. Zarys. 12 z zarysem na 14. Ale delikatny zarys. Ciekawe, czy będzie 14-takiem. Ale potężne groty. Ale ta tyka jest gruba w koronie. Ja nie mogę jej objąć. Zobaczcie. Niesamowite. Ale piękny. Jakie piękne uperlenie. Szkoda, że jest złamany, no ale takie byki walczą na rykowisku. Nie ma oszczędzania poroża. W koronie też jest przyłamany, widzę. Jest wbity w ziemię, on jest jeszcze dłuższy. Ole. Dobra. Podnosimy go. Róża. Świeżynka. Kurde, pierwsza świeżynka w tym sezonie. Ach. Niech teraz naprawdę to, co lubię najbardziej. Podnoszę to cudo. Ale to jest ciężkie, ludzie drodzy. Wow. Jej. Jaki długi w koronie. Niesamowite. Słuchajcie, on waży. No wydaje mi się, że grubo ponad 3 kilo. Jakie długie oczniaki. Ale piękny gnat. Czekajcie, postawię go pod brzozą. Ale piękny. Jestem przekonany, że to jest byk, którego mam na filmie. Ale długa korona, zobaczcie. Wow. Chodzę już tyle czasu dzisiaj. Byłem u kamer, ale szczęście. Dobra, sprawdźmy róże. Ale potężna róża. Jest świeżynka. To, co lubię najbardziej. Błonka. Śluz i krew jest. Wow, popatrzcie, ja nie mogę sięgnąć nawet. Ledwo sięgam za połowę róży. A przecież sięgałem. Poprzednie zrzuty prawie że obejmowałem. Niesamowite. Poczuć znów zapach świeżego zrzutu. Ale piękna tyka. Jakie jest piękne uperlenie, zobaczcie. Jak wyostrzy to. O. Niesamowity zrzut. Mogę z całą pewnością rzec śmiało, że jest to moja największa, najpiękniejsza tyka. Ale pięknie uperlona na całej długości. Cała korona wszędzie. Wow. Ma na sobie jeszcze tego świerka, którego po prostu wycierał. Ale jest ładny. Chcę zrobić jakieś fajne zdjęcia na stronę tytułową filmu. Na pewno wam pokażę tego byka. Mam go na fotopułapce na 100%.
Ale piękny zrzut. No i szukam drugiej tyki do pary. Coś mi się wydaje, że będę dzisiaj długo chodził. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.